would like us to remember why we are singing this. Chciałbym, abyśmy pamiętali, dlaczego to śpiewamy. Or to be open for the possibility. Bądź abyśmy byli otwarci na taką możliwość. That God is actually here. Że Bóg tak naprawdę jest tutaj. And he's really listening. I tak naprawdę nas słucha. We're not just chanting somewhere in this room. We're not just chanting somewhere in this room. Nie jest tak, że po prostu sobie tak tutaj śpiewamy. For ourselves only. Dla nas samych. Which is also very nice. Co oczywiście jest również czymś miłym. And we should be open for the possibility, or maybe you have even the faith that God is actually here. I powinniśmy być otwarci na taką ewentualność, że Bóg może być tutaj obecny, a wręcz możemy nawet w to wierzyć. I actually believe that God exists. I have also experienced sometimes. Ja rzeczywiście wierzę, że Bóg istnieje i czasem tego doświadczam. But I often forget. Ale często też zapominam o tym. Even when I sing for him. Nawet gdy o nim śpiewam, czy też śpiewam dla niego. Think of the chords, of the melody, or something else. Czasem po prostu moja myśl gdzieś skupia się na melodii, na akordach. And not that I'm actually doing it for him and that he's here. A nie na tym, że rzeczywiście faktycznie robię to dla niego, a on tutaj też jest. And the few experiences that I had where I really felt reciprocation with God. Te kilka takich doznań, które doświadczeń, które miałem, polegających na tym, że czułem to odwzajemnianie się z jego strony. My experience was that God is very, very sweet. Moje odczucie było takie, że on jest kimś bardzo, bardzo słodkim. And not sectarian. Nie jest jakimś takim koteryjnym, sekciarskim. He accepts any religion. Że akceptuje jakąkolwiek religię. And he sees the heart. I widzi to, co w sercu. And your intention. I widzi twoją intencję. And if you have little intention to do it for him. Jeśli masz choć odrobinę intencji, aby robić to dla niego. He's very, very thankful. Jest bardzo za to wdzięczny. Was for me nice experience to have a baby, a son, my son, my child. Takim niezwykłym doświadczeniem było to, że urodził mi się syn. Because it's very easy to make a child happy, laugh. Dlatego, że bardzo łatwo jest sprawić, by dziecko było szczęśliwe, by się śmiało. As with adults, it's sometimes not so easy to make them happy. Bo w przypadku dorosłych nie jest to takie łatwe. The wonderful thing about God. A wspaniałą rzeczą związaną z Bogiem jest to, although he's so great and possesses everything, że mimo iż jest tak wielki i posiada wszystko, he also possesses incredible thankfulness. Ma również ogromny zasób wdzięczności. And love for everyone. I miłości do każdego. So and he can really enjoy. I on tak naprawdę może się cieszyć. He's the greatest enjoyer. I on jest tym największym odbiorcą przyjemności. So our guitar and singing is so imperfect. Więc nasz śpiew, ta gitara, one są tak niedoskonałe. But just like I have experience when my son was trying to make something for me. Ale jak miałem to doświadczenie, że gdy mój syn chciał zrobić coś dla mnie. I like it very much, even if it's very unperfect. Mnie się to bardzo podobało, nawet jeżeli było to takie nieporadne. So God is much more thankful. Więc Bóg jest o wiele bardziej wdzięczny. And we can really please him. I możemy go naprawdę zadowolić. But everything we do, we try to do for him. I wszystko co robimy, próbujemy robić dla niego. We can try to cook for him. Możemy próbować dla niego gotować. Actually for him and for her. Tak naprawdę dla niego i dla niej.
And we can even try to tolerate the difficulties in our marriage for him. Możemy nawet dla niego tolerować nasze problemy małżeńskie. Or at our work. Bądź zawodowe. Every the heat. Nawet ten upał. We can take everything as opportunity to be tolerant and to learn. Możemy to wszystko przyjąć za sposobność, za możliwość uczenia się i tolerowania, tolerancji i uczenia się. I think this is spiritual life. Ja uważam, że to jest właśnie życie duchowe. It's not joining some group. To nie oznacza przyłączenia się do jakiejś grupy. But it's an ongoing process. Jest to ciągle trwający proces. So. Let us continue with our process. Więc kontynuujemy nasz proces. And we try to sing Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I kontynuujemy śpiewanie Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I was actually saying more for me than for you. Bardziej to, co mówiłem, było skierowane do mnie samego niż do was. But I felt I was not aware enough of what I'm really doing. Ale poczułem, że nie jestem dość świadomy tego, co tak naprawdę w tamtej chwili robię. Robiłem. And why I'm doing it and for whom? I dlaczego to robię i dla kogo?